Cześć wszystkim, z tej strony Ikul. I wiecie, co mnie najbardziej boli w tej grze? Znaczy ogólnie, co mnie boli w tej serii? Boli mnie to, że głównym bohaterem jest ten tak zwany Indiana Jones, a ja gram tutaj sobie Abdulem al-Ahimem, czyli tak zwaną moją postacią, którą sobie wybrałem do tej serii. Jest naprawdę fajny. Oj, ten wąsik. Po prostu masakra. Okej, jest to piąty odcinek serii, więc będę się starał teraz. Może troszkę mniej beki, więcej starania się, żeby w ogóle skończyć skończyć ten poziom dżunglowaty. No i dobra, bez przedłużania. Chodź, może w tym odcinku pójdziesz ze mną. No nie, to nie, trudno. Nie wiesz, co tracisz. Ale coś tam rzuciłem. O, złotko. Patrzcie, no już tutaj siedzi z shotgunem cicha. Nie no, nie uda mi się go raczej jakoś tak... Nie uda mi się zabrać tych rzeczy. Wow, właśnie spierdzieliłem. Pę. O, pająk tam był. Nawet nie wiedziałem. A kurde, mądralo ty. Gin. Z pająkami się nauczyłem troszeczkę walczyć, przyznam. O, Wacław! Wacław, co ty tu robisz, kolego? Dobra, spróbuję sobie to wypierdzielić w kosmos. Jeb! Wacław! Stary, tyle lat cię nie widziałem. Chodź, skończy ze mną poziom. Znaczy, tak mi się wydaje. Chyba, że użyjecie jako... Jako czego mógłbym cię użyć? Jako broni na przykład. Na przeciwników. Czy no teraz raczej nie ma co. Wow. Ja pierdzielę, tu nie ma w ogóle zejścia. O, właśnie o tym mówiłem. Stój. Ale tam jest skrzynka, tam mogą być liny. A, cholera. Chodź Wacław, chodź, żyjesz, nie maruj, żyjesz. Powinieneś nawet narzekać. Dobra, Wacuś, zabieram cię stąd. Dobra. Znaj łaskę pana. Wow! Pierdzieliłem się z tym, bo w ogóle zapomniałem, że... Nie! Nie, nie, wypadł! Nie, bo jak on tutaj... Nie wiem, trzeba go zabić, bo on mnie po prostu irytuje. Gin. No nic, nie miałem wyboru, żeby to tak potoczyć. Musiałem to zrobić w ten sposób, a nie w inny, niestety. Super. I tutaj mogłem jeszcze wypierdzielić to w kosmos. To naprawdę mi kusi, żeby tak zrobić, ale nie mam czasu, niestety. No nic. Ja pierdzielę z jednym życiem na kolejny poziom. Nie no, tym razem mi się chyba nie... Ale Wacuś! Och, słodki jesteś. Jakiś konkurs takim czymś zrobię. Więc lepiej zapamiętujcie ich imiona, bo... Czyli, że kiedyś może to się przydać. O, coś zabiłem przypadkowo, a to tak patrzę. Przypadkowo. Złotko, skrzyneczka. Kurde, to nie przejdę. Znaczy, to jedna bomba nie wystarczy. Żeby to była jedna bomba, to bym sobie to otworzył. Ale tu jedna bomba nie wystarczy. Odejdź. Wow. A, jaka pułapka, kurde, ty. No nie! Nie, menda z ciebie, menda z ciebie. I ten, I was devoured by man trap. Mantrap. Tak się nazywa ta roślina. No nie. Nie, no jaja zrobicie. O, lady. Mi się poszczęściło w tym poziomie. Chodź. Jako, że ciebie najbardziej lubię używać jako broni, posłużysz mi w tym wycinku za broń. Teraz... Czekaj. Co to jest?
Nie, Lady, nie idź tam, nie idź tam, nie idź tam. Mówiłem, nie idź tam. No nie, głupia, zjedzą cię. Dobra, ja teraz już cię nie wyłowię. Ciebie też nie wyłowię. Spadaj. Co to jest w ogóle? Killer Bee. Kira Bee. A widać Harpon Sidecine. A, super. Chronią gniazda. A gdzie jest wyjście do dalszej części poziomu? Na pewno tam w dół. Więc już się zesrałem, dziękuję. Tak, i królowa jeszcze tam siedzi. Nie, weźcie zbieprzanie, to jest... A nie, mogę na nich naskakiwać? Mogę naskakiwać. Aha, ja mam tego. Mam bumeranga. Poskoczycie? 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 No, dawaj. Dawaj. He! Nie! To nie tak miało wyglądać! Spadaj! No kurde, rzuca się? A! No, nie rzuca się jednak. I must be allergic to beast, tak. Jestem na pewno alergiczny, jeśli chodzi o... Tak, dziób mnie, już nie żyję, dziób mnie dalej, znęcaj się. Zobaczymy, następnym razem cię dorwę, to zginiesz. A, i co teraz? Schowałem się. Ah, pierdziele, co za gra. Jeszcze raz. A nie, dobra, szczerze to z tymi... To było piękne. Szczerze z tymi... pszczołami, co teraz... Pierwszy raz mi się zdarzyło w ogóle pszczoły spotkać w ten. Czy wydaje mi się, że kiedyś gdzieś na jakimś gameplayu widziałem właśnie pszczoły w tych poziomach. Ale pierwszy raz mi się zdarzyło osobiście, że tak powiem, na to natrafić. Komenda. Spierdzielę. No i dobra, co my tu mamy? Tutaj nie mamy złoto. No jak coś mamy. No nie, żeście mnie wyrolowali teraz z tą lady. Chyba, że zrobię to w ten sposób, to może jej nie wypierdzieli w pizdu. O, widzicie akurat. Trzeba patrzeć na klocki. Trzeba po prostu wyliczyć ile klocków. Ile klocków niszczy bomba. To jest zawsze dwa klocki. Znaczy tak wyliczyłem, więc... Tak wyliczyłem, więc tak pewnie jest. Super. Dobrze, co my tu jeszcze mamy? O, jest wyjście, więc trzeba zabezpieczyć lady. Jakimiś tam niemiłymi doznaniami. Padł wasz Holender. Co tam jest? A, nic ciekawego. Żebym wiedział wcześniej. Mam pomysła. Niszczy sobie, ja sam spadam. Niszczy? Nie zniszczy. Myślałem, że zniszczy. Nie, bo to zawsze jak ktoś się kali się w nerwi, to ona pająki nas syła i jest lipa. I mła! Pocałuj swojego Abdulka. Pamiętajcie, Abdul al-Achim. I hear rushing water. Woda? The fuck? Że coś niemiłego. Spróbuję się do tej... Oj! No, myślałem, że zniszczy. Bombki, zajebiście. O, jak się czai ty. Masz ty. Gin. O kurde. No. Dawaj. Musisz zginąć. Kurde, chciałem wziąć tego bumeranga. Nie, chciałem wziąć bumeranga, nie. A, nie no, oni tak mnie widzą, to po prostu dostają, nie powiem czego.
Ta głupia żaba się zawiesiła. To było dobre. Trzeba wypierdzić trochę w górę, żeby mi zniszczyło drzewo. A, spadaj. Wow. Ja myślałem, że wypierdzieli. Spadaj. Raczej to jakoś wypieprzyć i tak. Wszystko, więc... Więc... Jestem tutaj, dobrze. A co to? What the fuck? Co to jest? Co to za ognisty... O! Co za ognisty koleś? Mogę coś podpalić? Delipa drogę. Dobrze ci tak. Teraz zginiesz. Strasznie dziwnie zbudowane są te konstrukcje. Kurczę, jak tam się dostać? W ten sposób. Nie mówię, szczerze, kolejna nowa rzecz z tym kociołkiem. Teraz co było? Ale żeś mnie... Spadaj. Nie. A wiecie, czym się zabiłem? Nie uwierzycie, co mnie zabiło. Nie zabiło mnie wcale. Bumerang mnie wcale nie zabił, tylko zabiło mnie to złote coś, ta złota głowa, co ten. Po prostu chciałem to rzucić, to się odbiło od ściany i walnęło mnie w głowę. Dlatego przyczyna zgonu brain damage. Uszkodzenie mózgu, coś twardego mnie uderzyło w głowę. Czyli przez głupotę się znowu zabiłem. O, sklepik. Web, freeze ray. Dawaj, moje. Pach. Super, pach. Wow. Spadaj. Ty też. Te pomarańczowe żaby to jest po prostu katastrofa. Dobra, gdzie to jest kolejne przejście, bo ja już od kilku prób nie mogę się w ogóle dostać na niższy poziom. Co mnie boli. A, tam jest niższy poziom, dobra. Tylko złotka się przyda. Jeszcze więcej złotka się przyda. I 15 tysięcy jest, aczkolwiek z tego co pamiętam, na tym poziomie trzeba mu dać, znaczy temu tunelmenowi na koniec, bo to trzeba będzie właśnie też jako trzy zadania będą. Jako trzecie zadanie będzie dać mu 20 tysięcy złota. Kurde. No bo się człowiek po prostu nie pomyśli. Potem tak wychodzi. No nic, dobra. Dwa życia, myślę, że może mi się nawet udać. Się postaram, nie postarałem się, więc mi się nie uda. No nie, i znowu to, nie lubię tego momentu. Spieprzajcie mi z tym. Tak głupia łapa. Kamikaze! Patrzcie, jak się kolek zmądrzył. Jak się zmądrzył ten artysta. Ale mam w końcu tych lin, to sobie mogę. Wacuś! Chodź tu.
Byku, ale nie, tutaj tego nie zniszczę. Jakoś od góry? Kurde, od góry mogłem to zniszczyć. Ale z mnie kretyn. I to bym sobie potem zniszczył. Ale jaki byłby z tego morał, że skończyłyby mi się bomby? I w zasadzie, żebym nie wyszedł. O, i tego najbardziej nienawidzę. Dlaczego? Bo to mnie często zabija. A teraz mnie kusi, żeby wziąć tam ten kawałeczek złota, co tam się pojawił. No nie, ja nie mogę, nie wyrabiam z tym. Nie wyrabiam z tym. No nic, dobra, ostatnia próba. No dziękuję, że tak mi się poziom zaczął. Dziękuję, po prostu zajebiście jest. Kocham, po prostu kocham twórców gry. No i dupa. Dlaczego mam to odpalić? No nie wiem, czemu mam to odpalić. Gdzie słyszę Lady? Ale nie wiem, gdzie ona jest. Tu coś widzę. Ziemia. Ona gdzieś tam jest, ja ją słyszę, ale o! Pan kolega ma tutaj... Miał tutaj... No nie, znowu jeszcze wy! Bóg mnie pokarał. Gincie. O, dziękuję, widzicie jaki kombo mi pszczoła zrobiła. Nawet jakby nie uderzyła, to mnie uszkodziła. Plus jest taki, że... Zaraz, ta Lady może gdzieś tutaj jest. Tu gdzieś ją słychać. To Lady, na pewno to jest Lady. Pies trochę inaczej skrzeczy. Może tu gdzieś. Jest! Super. Ale kurde, dwa żydka już straciłem. Ua, żeby tylko dwa. Lady, nie. Pizdu, głupia pszczoła. Kurde, no i znowu mi się nie udało. Stanka ma zbi- i znowu, no kurde. Drugi odcinek tu błądzę. Nie wiem, w zasadzie mógłbym robić odcinki już takie planowane, czyli... czyli już od razu dochodzi do konkretnego tam miejsca i pokazywać. No ale nie chcę, mi się ta gra jest za fajna, żeby ją po prostu kończyć za szybko. Ja mam taki fan w to już. No mówię, 45 deadów w całej grze, aczkolwiek widziałem na save'ach niektórzy ludzie mieli po 1000 parę deadów. Już naprawdę sporo w to grali. No nic, dobra, ja na dzisiaj dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się jeszcze podoba, że wam się jeszcze nie znudziło. No i tyle. Tunelmanie, pożegnę się. Pierdzielaj, to teraz mój dom. No, super. No, w takim razie ja sobie idę zaparzę. Idę zaparzę sobie kawę. I się z wami żegnam. Trzymajcie się, na razie, pa pa.